Rozgłośnia Polska Międzynarodowego Radia Białoruś. Nasz cykl Rozmowy Polaków, Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Pani Ewa Marcinkowska. Dzień dobry, Pani Ewo. Dzień dobry. Pani Ewo, to zanim przejdziemy do naszej rozmowy, mamy dzisiaj takie trzy bardzo poważne wątki, to chciałbym tutaj poprosić Panią, aby Pani przedstawiła, zareklamowała, czy też zarekomendowała swoją książkę. Od razu uprzedzam, proszę nie zapomnieć, jak się nazywa wydawca. Dziękuję za przypomnienie. Zapomniałabym, jak zwykle. Proszę Państwa, Zielony Armagedon, koniec świata. Jest to książka, która właściwie się dzieje w tej chwili i nie sądziłam, że życie tak szybko będzie dopisywało kolejne akapity. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Freedom 3dom.pro. Tam mogą Państwo zajrzeć do tej księgarni online. Na pewno znajdziecie wiele, wiele bardzo dobrych pozycji, a między innymi ta książka Zielony Armagedon nie tylko mówi o zmianach klimatycznych, które są tylko i wyłącznie zwykłą propagandą. To znaczy, mamy dwa rodzaje zmian klimatycznych. Mamy te zmiany klimatyczne, które są naturalnym zjawiskiem, które są, jak mówią naukowcy, od ponad 4,5 miliarda lat. One były, są i będą, bez względu na to, czy jakiś człowiek będzie tego chciał, czy nie. No i są jeszcze te drugie zmiany klimatyczne, którymi zatruwają nam życie, a to jest właśnie propaganda, która jest przeliczona, wyliczona na osiągnięcie konkretnego celu. I więc właśnie w tej książce mówię o tym fałszu, o tym wielkim szpindlu, jakim jest CO2, ale nie tylko chodzi tu, mówię w tej książce o tej zielonej sprawie, jak oni nazywają, ale również, proszę Państwa, o tym, co się dzieje, o naszej polityce, o Polsce. Jak to Polskę zniszczono, kto zniszczył, w jaki sposób to działano. I dwie ustawy i jedną propozycję zmiany konstytucji, które pozbawiają nas ziemi. A więc zapraszam do tej książki, ponieważ miejmy argumenty w tych dyskusjach z tymi ludźmi. Dziękuję Pani Ewo, to podsumowując, Zielony Armagedon, tytuł książki, Pani Ewa Marcinkowska, autorka książki, zapraszamy serdecznie. Pani Ewo, Szanowni Państwo, dzisiejsza rozmowa będzie taką rozmową podsumowującą, bo mamy za sobą bardzo trzy poważne wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to jest misja pokojowa Pana Orbana. Tutaj w studiu, w Radiu Białoruś rozmawialiśmy już wiele razy na ten temat, wiele już rzeczy na ten temat powiedzieliśmy, ale myślę, że tutaj warto temat jeszcze raz, może nie tyle co zahaczyć, bo to zbyt brzydkie słowo, ale warto ten temat sobie podsumować. Ja audycję w Radiu Białoruś zacząłem od takiego historycznego podsumowania, od takiego historycznego tła i zacząłem od roku 2022. W tymże roku wydarzyły się dwie istotne rzeczy. Pierwsza, która została bardzo mocno nagłośniona przez Zachód, czyli misja denazyfikacyjna Władimira Putina na Ukrainie, czyli która rozpoczęła się w lutym, ale jest jeszcze druga rzecz, o czym bardzo mało się mówi, a mianowicie otwarcie hubu kontenerowego na granicy węgiersko-ukraińskiej. Hub kontenerowy, który mieści się na 85 hektarach ziemi i ma możliwość przeładunkową 1 000 000 kontenerów rocznie. I to jest wszystko w ramach jedwabnego szlaku. Do czego zmierzam? Polski hub kontenerowy, który znajduje się na granicy polsko-białoruskiej, ma zdolność przeładunkową 210 tysięcy kontenerów rocznie. A więc węgierski hub kontenerowy
daje nowy szlak komunikacyjny o pięciokrotnie większych możliwościach logistycznych. Polska w 2023 roku zarobiła 58-60 miliardów złotych przy ograniczonych możliwościach tranzytu wschód-zachód. Chodzi tutaj o jedwabny szlak. Natomiast węgierski hub kontenerowy, który jest obliczony na 1 000 000 kontenerów rocznie, da Węgrom 100 miliardów dolarów dochodu rocznie. W związku z powyższym, no, jest o co walczyć. Niestety, poprzez działania CIA, poprzez działania Stanów Zjednoczonych i krajów, które Stany Zjednoczone wspierają, ten hub kontenerowy w 2022 roku nie mógł powstać ze względu na to, że na Ukrainie rządzi pan Zełenski, ale tak naprawdę rządzą ci z Zachodu, którzy za nim stoją. Ameryce jest bardzo nie na rękę, aby ten jedwabny szlak ruszył. To jest jakby pierwsza sprawa. Wojna trwa już 2 lata i nagle Węgry, oczywiście z różnym tutaj skutkiem, raz Rosja dochodzi do Kijowa, potem w ramach porozumień stambulskich Rosja spod Kijowa się wycofuje, potem porozumienia stambulskie na życzenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ukraina zrywa, bo w międzyczasie została dozbrojona, konflikt wzrasta od nowa, potem następują ofensywy, kontrofensywy i w końcu dochodzimy do roku 2024, kiedy premier Orban otrzymuje rezydencję, czy też prezydencję w Unii Europejskiej. I zanim doszło do tej prezydencji, warto tutaj odnotować jeszcze jeden fakt. Prezydent Chin Xi Jinping przed rozpoczęciem prezydencji Węgier przecież odwiedził Węgry, Jugosławię byłą oraz przywódców Francji i pozostałych, bo przecież był na Zachodzie. Potem rozpoczyna się prezydencja Węgier. I pan Viktor Orban, przecież on nie działa na ślepo, natychmiast rozpoczyna działania dyplomatyczne. Odwiedza Kijów, jedzie bezpośrednio do Zełenskiego. Na miejscu jego minister spraw zagranicznych kontaktuje się z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem. Tam na miejscu w Kijowie mocno Orban prosi o zawieszenie broni, o wznowienie rozmów pokojowych. Następnie Orban jedzie do Moskwy, co jest dla wszystkich albo udawanym zaskoczeniem, albo rzeczywistym zaskoczeniem. Niemniej jednak Zachód robi dobrą minę do złej gry. Więc premier Orban jest w Moskwie i tutaj stara się doprowadzić do pokoju. Za Orbanem stoi Turcja oraz Chiny. Co się dzieje? Pan Orban następnie leci do Pekinu, prosto z Moskwy, i tam rozpoczyna kolejną formę rozmów, które mają przybliżyć ten region do pokoju. I teraz na szczycie NATO pan Orban odbywa 2 kolejne ważne spotkania, a więc z prezydentem Erdoganem, który również wspiera tę politykę zawarcia błyskawicznego pokoju, oraz z kandydatem na prezydenta panem Trumpem, który wprost mówi, że nie da ani centa dla Ukrainy, kiedy zostanie prezydentem. To tyle tytułem wprowadzenia, szanowni państwo, pani Ewo, bo to musimy poznać wszystkie okoliczności związane z tym, co robią Węgry. Niemniej trzeba pamiętać, że ten hub kontenerowy za 100 miliardów dolarów rocznie jest tutaj ważnym elementem w tej geopolitycznej rozgrywce. Pani Ewo, to ja już miałem tyle do powiedzenia ze swojej strony, teraz chciałbym tutaj poprosić panią o jej przemyślenia, o jej analizy, o rozpoczęcie rozmowy. Okej. Ja chciałam tylko uzupełnić tą pana wypowiedź odnośnie roku 2022. I tego, co się stało w lutym. Otóż w zeszłym roku
na jesieni. Stoltenberg, wiemy kim jest ten pan, sekretarzem generalnym NATO, podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim otwarcie powiedział, że to, co się zdarzyło w lutym, no to właściwie ta wojna, to ona już trwała od 2014 roku. A więc niejako sam przyznał, że to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, ponieważ ta wojna już dawno trwała. Financial Times, przepraszam, to ja też uzupełnię. Financial Times, jeśli dobrze pamiętam, któraś z zachodnich, w każdym razie opiniotwórczych, czy też mainstreamowych gazet, napisała wprost, że Rosja została sprowokowana do zaatakowania Ukrainy ze względu na tajne bazy CIA, które tam zostały rozlokowane i nie tylko bazy CIA, bo przecież mamy tam do czynienia z laboratoriami, które produkują broń chemiczną, broń biologiczną i wiele, wiele innych rzeczy, które tam się działo. O tym, jak Rosja została sprowokowana, to ja piszę tutaj w tej książce, jeden rozdział jest na temat właśnie tego, co było w 2014 roku na Ukrainie. Na Ukrainie, nie w Ukrainie. A wracając do dnia dzisiejszego, faktycznie to, co tam pan powiedział, zaraz po następnego dnia, po objęciu przez Węgry tej półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Viktor Orban natychmiast pojechał do Kijowa porozmawiać z Zełenskim na temat tego ewentualnego pokoju, który i zaproponował mu zmianę takiego swojego sztywnego punktu widzenia i namawiał go do natychmiastowego zawieszenia broni, co jego zdaniem znacznie przyspieszyłoby rozmowy pokojowe. Moim zdaniem również. Jednak Zełenski mówił, że do tego, aby rozpocząć takie rozmowy, jest potrzebny plan. Jak również stwierdził, że tak z marszu to właściwie nie można mówić o zawieszeniu broni. Jak było to do przewidzenia, zresztą podejrzewam, że Orban doskonale sobie z tego zdawał sprawę, odjechał po prostu z Kijowa z tak zwanym kwitkiem. A dzisiaj wiemy, dlaczego odjechał, bo były zupełnie inne plany. Następna, tak jak pan zaznaczył, ta wizyta Orbana miała miejsce w Moskwie, czym pan delikatnie to określił, ja bym powiedziała, rozwścieczył tych brukselskich dygnitarzy. I ja bym tutaj chciała przytoczyć to, co powiedzieli niektórzy, abyśmy mieli taki dokładny obraz, w jaki sposób pojmują świat, pojmują Europę, to, co się dzieje w Europie, ci właśnie wspaniali ludzie, którzy, ci dobrzy ludzie, którzy chcą pokoju, dobrostanu i tak dalej, i tak dalej. I jak pojmuje to wszystko Viktor Orban? Chciałabym tutaj zrobić takie przeciwstawienia. A więc Josep Borrell jest przedstawicielem do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Natychmiast po tym, jak się dowiedział, że Orban jest w Moskwie, natychmiast twierdził, że nie otrzymał żadnego mandatu do złożenia wizyty tej klasy, a stanowisko Unii Europejskiej, Rady Europy wyklucza oficjalnie kontakty Unii Europejskiej z prezydentem Putinem. A ta wizyta w Moskwie wpisuje się tylko i wyłącznie w dwustronne stosunki między Węgrami a Rosją. Tą wypowiedzią, jakby na to nie patrzeć, Borrell wyraźnie potwierdził, że pokój na Ukrainie nie wchodzi w zakres działań Brukseli. Jednym słowem, europejscy dygnitarze chcą wojny. Tego samego zdania był również przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, a Ursula von der Leyen napisała na swoich portalach społecznościowych, że według niej to tylko jedność i demokracja utrują drogę do globalnego, sprawiedliwego, trwałego pokoju. Więc tu już wiemy, w którym kierunku podążają. Nie napisała jednak, w jaki sposób to ona chce zrobić. Chyba moim zdaniem chce doprowadzić do tego pokoju światowego, sprawiedliwego i trwałego, tak jak prowadzili to w Donbasie, czy teraz w Gazie, czy chociażby tutaj w Jugosławii. Idąc dalej,
premier Estonii Kaja Kallas zauważyła, że Orbán sieje zamieszanie. A szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Michel Roth, nawoływał do refleksji nad pozbawieniem Orbana tej półrocznej prezydencji europejskiej. Sekretarz generalny NATO James Stoltenberg po prostu powiedział, że Orbán nie reprezentuje Sojuszu Atlantyckiego i tak właściwie oprócz premiera Słowacji Roberta Fico, który miał wystarczająco odwagi, aby wyrazić swoje poparcie dla premiera Węgier i który oświadczył, że gdyby nie jego, no powiedzmy, kiepski stan zdrowia, również by pojechał do Moskwy, to cała reszta tych europejskich dziennikarzy, a za nimi mediów głównego nurtu, była, delikatnie mówiąc, krytycznie nastawiona do tej pokojowej wizyty Orbana w Moskwie. Poza tym w innych stolicach również. Według nich spotkanie z Władimirem Putinem raz na zawsze rzuci cień na węgierską prezydencję. Oni uwielbiają używać górnolotnych słów i dzięki temu spotkaniu prezydencja Węgier skończy się, zanim tak naprawdę się zaczęła. A więc już też widzimy, w którą stronę zmierzają ci europejscy dygnitarze. Tak jak już powiedziałam, to ci dobrzy ludzie, ci miłujący pokój, sprawiedliwość, równość, braterstwa, tak na dobrą sprawę sprowadzili Orbana do roli komiwojażera, a o pokoju to nawet oni nie chcą słyszeć. Na te wszystkie zarzuty Viktor Orbán odpowiedział, że to właśnie brukselski biurokratyczny nonsens nie dał do tej pory żadnych rezultatów w znalezieniu drogi do porozumienia w tej wojnie na Ukrainie i dodał, że jeżeli chcemy zakończyć ten konflikt, naprawdę jeżeli chcemy zakończyć ten konflikt, to potrzebujemy podejścia politycznego, a nie biurokratycznego. I dalej tutaj też należy chciałoby przytoczyć jego artykuł w Newsweeku, w którym stwierdził, co jest bardzo ważne, że podstawowym celem NATO jest pokój, a nie ciągła, nie mająca końca wojna, czyli ciągle nakręcająca się spirala wojenna. Stwierdził, że obecnie NATO w NATO pojawia się coraz więcej głosów optujących za militarną konfrontacją, a takie postrzeganie istniejącego problemu, który mamy w tej chwili, funkcjonuje jak taka samo spełniająca się przepowiednia i dodał, że NATO zostało powołane do tego, powołane jako sojusz obronny, a nie jako sojusz wojenny i taki stan rzeczy należy utrzymać. Stwierdził również, że jeżeli Sojusz Atlantycki wybierze konflikt, to tym samym popełni samobójstwo. I coś w tym jest, a raczej ja bym powiedziała mądre słowa i oby takich polityków było coraz więcej w Europie, no bo chyba na całym świecie to już oni się znajdują. Niemniej jednak podczas tej wizyty w Moskwie odbył taką kilkugodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, której celem oczywiście było znalezienie najkrótszej drogi do wyjścia z tego konfliktu, aczkolwiek Władimir Putin no, nie widzi tego, powiedzmy kolokwialnie, w różowych barwach. To znaczy nie widzi, że cokolwiek z tego dobrego może wyjść, ale niejako daje zielone światło tutaj Viktorowi Orbanowi, a ze swojej strony, oceniając stanowisko Kijowa, powiedział, że sponsorzy Ukrainy w dalszym ciągu wykorzystują ten kraj jako pogromce i zarazem jako ofiarę w tej swojej konfrontacji z Rosją. Natomiast Viktor Orbán w wywiadzie dla mediów podkreślił, że
i to też bardzo mi się to podoba, że z wygodnego fotela w Brukseli nie można zaprowadzić pokoju. I pomimo to, że rotacja, jego rotacja, to znaczy rotacja Węgier, ta prezydencja w Unii Europejskiej nie daje mu mandatu do prowadzenia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej, ale on postawił sobie za cel doprowadzić do pokoju w Europie. I w jego ocenie nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i czekać, aż konflikt w jakiś cudowny sposób sam się zakończy. Również dodał, że według niego ten konflikt ukraiński zaczął mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy państw Europy i że od 2,5 roku to właściwie żyjemy w cieniu tego konfliktu zbrojnego. I taka jest prawda, prawda? Pani Ewo, muszę teraz na chwilkę przejąć pałeczkę z dwóch powodów. Po pierwsze, pewien etap czasowy nam się zakończył. Za chwilę jeszcze będziemy mieli tutaj dwa kolejne wątki, ale chciałbym, zanim zakończymy ten wątek, powiedzieć kilka istotnych spraw. Zacznijmy może od sprawy finansowej. 100 miliardów dolarów dla Węgier rocznie to jest nic innego jak potężny zastrzyk finansowy, który zdekolonizuje Węgry, da olbrzymie środki na uniezależnienie, usamodzielnienie i niezależność, na dekolonizację, co z punktu widzenia Zachodu jest absolutnie niedopuszczalne, bo nie można utracić w ten sposób Węgier. Dwa, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych uruchomienie jedwabnego szlaku pięciokrotnie większego niż przez Polskę jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych niemożliwy, bo utrata czy też zrobienie dziury w tym amerykańskim murze dla jedwabnego szlaku. Przecież kraje bałtyckie, Polska, Ukraina to jest mur, który ten jedwabny szlak mocno ogranicza, no to jest nic innego jak utrata Polski i Europy przez Stany Zjednoczone. Więc z tego punktu widzenia oni oczywiście nie mogą się na to zgodzić. Czy też czytaj, nie mogą się zgodzić na pokój. Kolejna sprawa. Otóż Orban nie bez powodu wspomniał samobójstwo militarno-polityczno-gospodarcze Zachodu. Orban doskonale wie, że kraje BRICS i sojusznicy to jest 160 państw świata, a Zachód no to jest zaledwie 50 państw świata plus sojusznicy i kolonie, bo tam sojuszników nie ma, tam są kolonie i to wydojone tak, że same ledwo na kredytach jadą. Przepraszam za ten kolokwializm, ale same ledwo na kredytach wiążą koniec z końcem. I teraz uwaga. Zachodni politycy, co by o nich nie powiedzieć, jakiś instynkt samozachowawczy mają. Z jednej strony muszą mówić, bo są do tego zmuszeni, bo tak głęboko w to weszli, że nie mogą mówić innym językiem, bo to byłaby dla nich polityczna śmierć, katastrofa. Z drugiej strony instynkt samozachowawczy mówi wprost, no ale my nie mamy za co i czym wygrać. I mamy przeciwko sobie cały świat. Dlatego też pojawia się pan Orban, który może pojechać do Kijowa, może pojechać do Moskwy, może pojechać do Pekinu, bo z nikim innym przecież tam nikt rozmawiać nie będzie. No więc powiemy tak, zabraniamy panu Orbanowi mówić, tak, pan Orban mówi we własnym imieniu, tylko do dzisiaj nie wiemy, co zostało powiedziane za kulisami i w jakim sposób to ma zostać rozegrane. Musimy pamiętać, że to, co dla ludzi się mówi, to jest jedno, ale to, co się robi i myśli, to są zupełnie inne sprawy. Nikt nie przyjmuje za taką prawdopodobną wersję wydarzeń, że być może wizyta Orbana ma swój cel, bo przecież zanim Orban wybrał się na wschód, to najpierw wschód odwiedził Europę, bo nie tylko odwiedzono Orbana, nie tylko odwiedzono prezydenta Serbii, ale także odwiedzony został przez Chiny Zachód. Rozmawiali ze sobą, czekali na prezydencję Węgier. To się zaczyna dziać.
Więc być może, że Stany Zjednoczone mają interes, aby wojna trwała. I to jest wielki interes. Europa płaci. Oni sprzedają swoje muzealne uzbrojenie 1000% drożej. Wielkie koncerny mają olbrzymie zyski. I świat się u nich w ten sposób kręci. Ale ci, którzy płacą, chociaż muszą to robić, muszą to mówić, to może jednak gdzieś ten instynkt samozachowawczy i ta gra polityczna, ta machina gry politycznej ruszyła. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że chociaż Związek Radziecki zaatakowany został przez III Rzeszę Adolfa Hitlera, to i tak za pośrednictwem Madame Kołłątaj, która była ambasadorem radzieckim w Sztokholmie, III Rzesza negocjowała warunki pokoju do samego końca. Oczywiście, że tak. Druga wojna światowa, zresztą jak i pierwsza wojna światowa, to też jest historia. A ja powiem coś więcej. Tamte wojny zostały zorganizowane przez tą samą grupę ludzi, co teraz dyrygują światem i manipulują tym światem. Także nic daleko nie ucieka. Ludzie się zmieniają, ale na pewno nie zmienia się zasada, podstawowa zasada i cel, do którego ci ludzie chcą dotrzeć. Każda z kolejnych wojen, każda z kolejnych potyczek, każda zmiana polityczna, to przez nich jest bardzo przemyślana, aczkolwiek nie zawsze im to wychodzi, bo też działają na zasadzie prób i błędów. Też znajdują się tacy ludzie jak Orban lub mu podobni, chociażby tutaj pan Braun z Polski, prawda, którego też nie potrafią ścierpieć, ale to już jest inna historia. No w każdym razie nie zawsze wszystko im się udaje, niemniej ciągle tą swoją karawanę śmierci pchają do przodu. I tak jak pan powiedział, że no trudno jest nam przewidzieć, co tak naprawdę rozmawiają, jakie są rozmowy za kulisami. I nawet ja śmiem przypuszczać, że jeżeli za tymi wizytami, Orban nic nie osiągnie, niemniej jednak tą swoją postawą, tą determinacją nazwijmy, postawił wszystkich tych z Zachodu pod ścianą. Zmusił ich do głośnej wypowiedzi, że to właśnie oni chcą wojny. I teraz pytanie, jak społeczeństwo na to zareaguje. Aczkolwiek przeciętny Europejczyk, nawet jeżeli jest zbałamucony tą medialną papką, którą codziennie otrzymuje z mediów głównego nurtu, w pewnym momencie może zadać sobie pytanie, jak to jest, taki zły wariat Orban chce rozmawiać o pokoju i nawet jeżeli to robi na własną rękę, to dlaczego ci dobrzy ludzie z Brukseli nie pójdą za nim, prawda? Więc społeczeństwo zaczyna się budzić. Nie mówiąc już o tym, że tutaj Zachód ma wielkie plany, przyrzeka, można powiedzieć, góry pieniędzy, tylko zawsze za tym się kryje, a skąd oni te pieniądze wezmą? Przecież nie mają. Ta piramida, którą utworzyli od czasów II wojny światowej, troszeczkę różne to etapy miały, zaczyna się powoli rozsypywać. Teraz, jak sam pan powiedział, BRICS już na dobre zagościł wśród nas i powoli, widać, że powoli zaczyna przejmować pałeczkę. Państwa BRICS zaczynają wprowadzać zasadę, że pieniądz, którymi obracają, ma mieć pokrycie w złocie. A więc to jest zupełnie co innego niż ten dolar wydrukowany na papierku, który ma wartość tylko tego papieru, na którym jest, prawda? A resztę mamy mieć do tego pieniądza zaufanie. Także ja sądzę, że Zachód się sypie. Sypie się i A czy to są... w pani ocenie politycy Zachodu nie są tego świadomi? Pozwolę sobie... Nie, są bardzo dobrze są świadomi. O, to nic się nie dzieje bez przyczyny. Proszę pozwolić, bo to jest bardzo ważna informacja. Mhm. W piątek zamieściłem rano taki post. Otóż pan Wołodin podał dane
To są istotne dane. Te dane dotyczą udziału dolara w handlu międzynarodowym krajów BRICS. I teraz uwaga, udział dolara w rozliczeniach pomiędzy krajami BRICS na koniec roku 2023 wyniósł 28%. Mówimy tutaj o całkowitej dedolaryzacji. Państwo również tego nie słyszeliście, bo Polska Agencja Prasowa sprzedaje to jako fake news, natomiast wiele publikacji, mało znanych publikacji, nie mainstreamowych, mówi wprost. W roku 2024 skończyła się umowa saudyjsko-amerykańska na tak zwanego petrodolara. Saudowie nie przedłużyli w tym roku tej umowy, a więc petrodolar przestał istnieć. Nie będzie wyceny ropy i gazu w dolarach, a więc mówimy o kolejnym ciosie, który został udzielony Stanom Zjednoczonym przez kraje arabskie. A kraje arabskie do tej pory były głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj są to kraje wrogie Stanom Zjednoczonym i ich decyzje, wejście do BRICS-u. I mają swoje powody. Mają swoje powody, wejście do BRICS-u, bo przecież Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie to są kraje BRICS. Trzeba o tym pamiętać, oni wstąpili do BRICS-u. Cały OPEC współpracuje z Rosją, dlatego mamy OPEC+. To jest wszystko efekt antyzachodniej polityki BRICS, która nie jest oficjalnie nadana. Chociaż mógłbym powiedzieć, i tu chciałbym zacytować ministra Indii, który kilka dni temu, będąc w Chinach, przepraszam, ambasadora Indii, który kilka dni temu w Chinach powiedział, cytuję, że kraje zachodnie, że Unia BRICS może wkrótce stać się drugą ONZ, ponieważ wspólna siła gospodarcza i militarna staje się argumentem nawet dla bloku NATO na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Zatem, jeśli Anglosasi nie będą teraz respektować ONZ, ignorować ONZ, nie będą dbać o prawo międzynarodowe, nie będą mogli zignorować stanowiska BRICS, bo takie się pojawi. Wszystko zmierza, i to jest ostatni cytat, wszystko zmierza albo w stronę ogólnego porozumienia o bezpieczeństwie, czyli odebrania oficjalnej hegemonii dla Zachodu, i Zachód musi zaprzestać walkę o hegemonię, albo pójdzie to w stronę trzeciej wojny światowej, w której kraje BRICS będą walczyć z krajami NATO. I tutaj widać wyraźnie, że kraje BRICS zaczynają coraz głośniej mówić, zresztą jakieś kilka tygodni temu któryś z ministrów, chyba minister spraw zagranicznych Chin, powiedział wprost, że Chiny przestają bezczynnie stać z boku. Stany Zjednoczone od roku 1989 miały mnóstwo czasu, aby zbudować sprawiedliwy świat ze sprawiedliwymi podziałami, ponieważ Stany Zjednoczone nie wykorzystały tej szansy, to Chiny przejmują ten prymcz, czytaj tę pałeczkę. Po raz pierwszy Chiny zabrały głos i po raz pierwszy użyły głosu takim tonem. Chińczycy zawsze byli grzeczni, pokojowi, oni nigdy nikomu w drogę nie wchodzili, a dzisiaj ten głos staje się coraz bardziej konfrontacyjny z Zachodem. To widać wyraźnie, Zachód również. Inaczej, szanowni państwo, no proszę sobie wyobrazić, co to jest G7 i kolonie. G7 i kolonie to jest 15% świata, 10% światowych zasobów, około 8% światowej populacji i 90% światowych długów. To jest G7 dzisiaj, więc z czym do ludzi? Tak się mówi w języku polskim. Ale wróćmy teraz do naszej rozmowy. Lipiec, 8 lipca, jeśli dobrze pamiętam, panie Ewo, jeśli się pomyliłem. Tak, tak, 8 lipca to będzie dla nas naprawdę niezapomniany dzień. Wspaniały dzień, wspaniały dzień. To ja zacznę, ciepły dzień, sympatyczny dzień. Pan Donald Tusk wspaniale się zaprezentował, uczcił minutą ciszy wszystkie ofiary Putina. Mało tego, nawet był... Ale przepraszam bardzo. Słowem nie wspomniał o Wołyniu.
No przecież to Rosjanie, to jak mógłby wspomnieć? Chociaż mógł, bo to Rosjanie. No zaraz, państwo... ludzie, Polacy na Wołyniu? No byli mordowani przez Rosjan. 11... No pani chyba nie zna propagandy. Przecież to Rosjanie ich mordowali, a Ukraińcy ich bronili. No, no nie wiem, czy pani w Polsce chyba nie żyje? A widzi pan? No fakt. No przecież... A to ja jeszcze nie znałam, to jeszcze nie poznałam tej historii. To wszystko przed panią, proszę mi wierzyć, wszystko przed nami. Uwaga, zacznijmy może od pierwszej, najważniejszej rzeczy. Tak zwane porozumienie ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie nie ma znaczenia. Jest to nazywane porozumieniem, chociaż nosi znamiona umowy. I kwestia jest taka, chociaż ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że nie jest to ani umowa, ani porozumienie, a jest to zwykła dyrektywa Zeleńskiego dla Polaków, dla Poliniaków, czy też dla fajno-Polaków, żeby mieli z czego płacić i za co płacić. Ale nie o to chodzi. Zacznijmy może od początku tejże umowy. Umowa zaczyna się od słów, że zgodnie z postanowieniem i dyrektywami krajów G7 Polska zobowiązuje się. Od tego zaczynamy. Polska zobowiązuje się na podstawie dyrektyw i porozumień krajów G7, gdzie Polska nie jest członkiem przecież G7. Państwo sobie odpowiedzieliście już od razu. Polska zobowiązuje się na podstawie porozumień i dyrektyw krajów G7. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o wiele ważniejsza. Mają być utworzone legiony ukraińskie w Polsce. Ale wie pan co, może pójdziemy tak chronologicznie, bo tak to będziemy wyrywać kontekstu. A ja chciałem przejść do prawa. Bo ja chciałem no przejść dobrze, do prawa. Zaczekajmy z tym prawem. Najpierw preambuła jest tak ciekawa. No to proszę bardzo. Że może przerobimy tą preambułę, bo ona też bardzo wiele mówi. Tak jak już tu pan stwierdził, że to porozumienie w swoim tytule ma współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy tymi państwami, Ukrainą i Polską. I tak na dobrą sprawę nie byłoby nic szczególnego, to już pan też zaznaczył, gdyby to była rzeczywiście współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, ale ta umowa nam gwarantuje na pewno wojnę i na pewno niebezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że nas po prostu angażuje w konflikt zbrojny na Ukrainie. Bezpośrednio nas angażuje. Umowa ta zaczęła obowiązywać od momentu jej podpisania, czyli od 8 lipca. Ona już jest ważna, jest, funkcjonuje. I pytanie tutaj, jak Rosja może potraktować tą umowę, równie dobrze może potraktować jako właśnie agresję w jej kierunku. Umowa ta jest ważna na 10 lat, to też jest bardzo ważne. A więc bez względu na to, kiedy zakończy się ten konflikt na Ukrainie, my do momentu wygaśnięcia tej umowy lub jej anulowania będziemy ponosili wszelkie zobowiązania w niej zawarte. I tak tutaj, ta preambuła. Mamy tutaj zapis, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO leżą w strategicznym interesie Polski i Ukrainy. I tutaj można też zadać pytanie, jaki interes strategiczny ma Polska, włączając się do tej wojny. Jest przecież ewidentne, że członkostwo, już ja nie mówię w Unii Europejskiej, ale członkostwo Ukrainy w NATO jednocześnie oznacza przystąpienie tego państwa, tego bloku, przepraszam, do wojny z Rosją. I wydaje mi się, że to chyba tak należałoby odczytywać. Prawdę powiedziawszy, ta umowa jest niejako substytutem takiego formalnego przystąpienia Ukrainy do NATO i takie umowy zgodnie z
postanowieniami ubiegłorocznego szczytu NATO, tego, który był w Wilnie, stanowią dla Ukrainy gwarancję wsparcia zachodnich sojuszników i podobne porozumienia z Kijowem podpisało już 19 państw, w tym z Unii Europejskiej Litwa i Estonia, no a teraz Polska. Pani Ewo, przepraszam, ja muszę też panią uzupełnić, bo to jest bardzo ważne. Zacznijmy tutaj od tego, że tekst przyjechał z Waszyngtonu, czy też został przysłany z Waszyngtonu do w języku tego chciałam dojść. Angielskim. No to ja to powiem, żeby jakoś to fajnie wyglądało. Więc tekst przyjechał w języku angielskim, do końca utrzymywany w tajemnicy. Nawet w dniu podpisywania nikt nie wiedział, co tam jest podpisywane. To nie wszystko. Zgodnie z artykułem 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zawarta umowa pomiędzy Polską a Ukrainą, po pierwsze, musi zostać przyjęta przez Sejm, Senat, podpisana przez prezydenta i na końcu ogłoszona w Dzienniku Ustaw na podstawie stworzonych dyrektyw czy też ustaw w Polsce, co ewidentnie zostało złamane. Wracam jeszcze raz do prawa, bo to jest ważny wątek. Otóż mają powstać legiony, to jest wyrwane, ale wracam do prawa, bo ma to swoje konsekwencje prawne. Mogę przeczytać ten punkt? 142 Kodeksu Karnego? Tak, czy bardzo pan go proszę. Będzie czytał? Nie, nie będę czytał, proszę bardzo. Niech pan go, nie, bo ja będę, niech pan go przeczyta. Bo to będzie z pamięci. Ja wolę, żeby pani zacytowała dokładnie. Ja to mam w głowie, a pani ma zapisany. Zaraz sobie go tutaj odszukam. Artykuł 142. 42 Kodeksu Karnego. Tak, kto? Karnego. Tam się zaczyna. Kto? Prowadzenie zaciągu do obcego wojska lub w obcej organizacji wojskowej, paragraf pierwszy. Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I paragraf drugi. Kto prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczpospolitej cudzoziemców do służby zakazanej przez prawo międzynarodowe w wojskowej służbie najemnej albo taką służbę najemną opłaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. To jest koniec cytatu. Dokładnie, pani Ewo, i tutaj warto powiedzieć brutalnie, że polski rząd no po prostu złamał i konstytucję, i złamał prawo. Powoli nam się kończy czas dla tego wątku. To ja chciałbym jeszcze tutaj wejść w bardzo ważną kwestię. Otóż dyrektywa Żeleńskiego, bo trudno to nazwać czy porozumieniem, czy umową międzynarodową, to nie jest, to nie ma takich w ogóle znamion. A więc dyrektywa Żeleńskiego dla Polaków mówi jedno, że Polacy mają zapłacić za wszystko. Za uzbrojenie, wyszkolenie, wyposażenie, za wspieranie, za wszystko, co tylko strona ukraińska zażąda, za to wszystko strona polska zobowiązuje się natychmiast zapłacić. Strona polska zobowiązuje się, nawet awansowała strona polska, bo tam jest 36 stron, więc strona polska nawet do tego stopnia została uhonorowana, że została zaszczytnym budowniczym odbudowy Ukrainy. I Polska ma to honorowe miejsce, że Polska honorowo będzie płacić za odbudowę Ukrainy. Nawet do tego stopnia się posunięto. Reasumując naszą... Ja bym jeszcze chciała... Właśnie do tego tam idę. Są jeszcze dwa punkty bardzo ważne, bo pan wymienił tylko jeden o tych legionach, które są sprzeczne z prawem, ale jeszcze jest inny punkt bardzo ważny, kontrowersyjny, który mówi, że wojska ukraińskie mogą stacjonować na terytorium Polski i na odwrót, czyli wojsko polskie ma być na terytorium Ukrainy. I tutaj powstaje pytanie, a po co wojsko polskie ma być na Ukrainie? I tutaj jest jasne, że po to, aby walczyć z Rosją. Pani Ewo, a nie przyszło pani do głowy, że Wojsko Polskie na tyłach szeregów siłą wcielonych ochotników będzie dbać o to, żeby nie uciekali z linii frontu i będzie im strzelać w plecy? To tak jak było podczas II wojny światowej? Tak.
Tak. Tylko, nie ta armia. Ja nie sądzę. Tylko to nie ta armia. Ale metoda ta sama. Ten sam styl? Metoda, nie sądzę, żeby Rosjanie nasi pokazują, do... może nasi chłopcy nie, ale nasi chłopcy, którzy będą pilnować zaplecza, nasi chłopcy, którzy będą pilnować tego, co się dzieje na tyłu, a więc spokoju, zachowania ciągłości produkcji, utrzymania spokoju i porządku, zluzują wojska ukraińskie, które tam są i robią to samo. W związku z powyższym pojawi się siła, rezerwa, którą będzie można rzucić na front, żeby powstrzymać Rosjan. To samo proponowali Francuzi, to samo proponował Macron kilka miesięcy temu. Tylko Francuzi mu na to nie pozwolili. Wie pan, trudno jest, jest to możliwe, chwili, bo... no bo jeżeli, jest, bo jeżeli pan, nam mówią, uwaga, jeżeli nam mówią, że będziemy zestrzeliwać rosyjskie rakiety, no to moje pytanie, tak, to moje pytanie, czym wy chcecie zestrzelić rosyjską rakietę, jeżeli rosyjski dron pokazuje system Patriot ulokowany gdzieś na Ukrainie i z kilka sekund później w tym Patriocie ląduje rakieta Iskander i z systemu Patriot nie zostają nawet fragmenty. No to czym oni chcą zestrzelić, ale rosyjskie rakiety? Dla mnie, wie pan, dla mnie też jest inną stroną, o innym punktem, to znaczy kolejne pytanie. Co wojska ukraińskie mają robić na terytorium Polski? Po co one tutaj są? Jak to po co? A jak się pani zbuntuje i wyjdzie pani z ludźmi na ulicę i tu już oddaję pani głos. To jest sedno sprawy. To jest sedno sprawy, właśnie, bo gdy przyjdzie drożyzna, a przyjdzie drożyzna, ona już bo jest. Przecież ta inflacja jeszcze będzie drożej, gdy w domach będzie zimno, a na talerzach będzie pusto, to w ten czas ludzie otworzą oczy, ten rząd stanie się niepopularny, bo już zaczyna być niepopularny, ludzie wyjdą na ulicę i zaczną się niepokoje społeczne. Polacy i strzelać wówczas... nie będą. Polacy strzelać nie będą. Nigdy tak się nie robi, zawsze robi ktoś obcy. I tutaj wojska ukraińskie, te z Azowa, zostaną w drodze wzajemnej współpracy i wymiany dobrosiąsiedzkiej, bo tak to tak się zawsze mówi, poproszone o pomoc w uciszeniu niepokornego ludu i likwidację terrorystycznych zamieszek. Może tak być? Terrorystycznych zamieszek tak sterowanych być. Przez Moskwę, bo to będzie istotą sprawy. Zapomniałam. Pani Ewo, pani będzie terrorystką finansowaną i sterowaną przez ruską onucę. Dlatego w wyjątkowym uzasadnionym działaniem będzie ściągnięcie wojsk ukraińskich, czytaj banderowców z Azowa, po to, aby zapewnić spokój i nienaruszalność demokracji. Zgadza się. Tak to i tylko będzie. Tutaj, z mojego punktu widzenia, mnie jako Polki mieszkającej tutaj w tym moim ukochanym kraju, państwie, jest to po prostu nie do przyjęcia, aby wojska obcego państwa, które właśnie jest w stanie wojny, mogły stacjonować tutaj w moim kraju. I strzelać do Polaków. I strzelać. A to już w ogóle wychodzi poza ramy czegokolwiek. Pomijając ten fakt, jest to ewidentne włączenie naszego państwa do Rosji, do wojny z Rosją. Ponadto ten rząd podpisał tą umowę, pomimo tego, że nie miał społecznego mandatu na tego rodzaju porozumienia. Jednym słowem, nadużył zaufanie. To jest bardzo delikatne. A ja pani powiem, jak to wygląda, jak to należy nazwać. Tak, jesteśmy dyktaturą. Tak, łamiemy prawo. Tak, wiemy, co robimy i co nam zrobicie. Nic. Właśnie. To jest właśnie natura tego reżimu. Jesteśmy reżimem, okradamy was, rujnujemy was, bo takie mamy cele polityczne, a te cele polityczne to są cele naszych władców, którzy nami sterują i gwarantują nam zachowanie władzy. Będziemy szli z tym dalej i co nam zrobicie? Nie sprzedam panu biletu i co mi pan zrobi? I oni postępują dokładnie w ten sam sposób. To pani Ewo, to pozwoli mi pani, że ja jeszcze... I widzi pan, właśnie tak się dzieje nie tylko w Polsce, ale tak się dzieje we wszystkich państwach, tam gdzie swoją łapę, jak ja to zawsze mówię, położył hegemon. Hegemon zawsze wie, co gra. A oni grają tak. O pieniądze. A oni grają o konkretne sumy pieniędzy. Nie tylko o pieniądze, oni grają po prostu o władzę, o mieć, jak najwięcej mieć,
jak najwięcej mieć. Ależ pani To jest Ewo, ich. Bez tej władzy oni nie mieliby tego mieć. Bez tej władzy tego mieć nigdy by się nie udało zrealizować. To jest ze sobą powiązane. Ale chciałbym przejść Ale... bardzo króciutko. Jedno zdanie, pani Ewo, i już pani oddaję głos. Pieniądze. One są tutaj chyba Ale wie pan najważniejsze. co, może jeszcze nim zaczniemy o pieniądzach, ja bym chciała jeszcze ten trzeci punkt, Bardzo ponieważ proszę. to też należy podkreślić trzeci punkt, bo on jest bardzo ważny. Jak już mówiliśmy o tych legionach polskich, które są sprzeczne z naszym prawem. Mówiliśmy o tych wojskach obcych na naszym terytorium. Zresztą inne wojska już też stacjonują na naszym terytorium, na terytorium Polski. O ile dobrze pamiętam, to z Wielkiej Brytanii, z Kanady, Z Niemiec, i z ze Stanów Litwy Zjednoczonych. i ze Stanów Tak. Zjednoczonych, tak, to tam. Także to już jest, to jest ten, ale mamy tutaj trzeci punkt, który w mojej ocenie jest najbardziej niebezpiecznym zapisem, ponieważ w tym punkcie my jako Polska zobowiązujemy się do przechwytywania w przestrzeni powietrznej Ukrainy pocisków rakietowych lub dronów wyszczelonych z Rosji w kierunku Polski. A I pani dlaczego Ewo, uważam, że a proszę jest sobie tak przypomnieć, niebezpiecznie? jak nasz rząd powiedział, że rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, ale zawróciła i odleciała. A dowiedzieli się 2 godziny po fakcie. Pani Ewo, mierzmy siły na zamiary. Ale myślę, że pani No, też ma coś ciekawego do powiedzenia. Więc ja tutaj zadaję pytanie, to znaczy nie pytanie, to jest takie przypuszczenie hipotetyczne, ponieważ może zdarzyć się tak, że jakiś dron lub jakaś rakieta według obliczeń niektórych będzie miał taką potencjalną trajektorię w kierunku Polski. I nawet w momencie, kiedy w rzeczywistości będzie lecieć w zupełnie innym kierunku, to co pan powiedział, leciało i zawróciło. I moje pytanko, czy może tak się zdarzyć? Może tak się zdarzyć. I teraz, to co pan powiedział, ja przytoczę tutaj przykład w Przewodowie, chociażby to, co tam się zdarzyło, to też było ponoć przypadkowe. Nikt do dnia dzisiejszego jeszcze nie wyjaśnił tego, tak dokładnie nie wyjaśnił, ani też przepraszam, żadnego nie było. No ale cóż, i tylko pytanie jest, jak taki akt zeszczelenia potraktuje strona rosyjska? Czy przypadkiem nie wyśle w kierunku Polski swojej odpowiedzi? Popatrzmy na to, co niedawno zdarzyło się w Sewastopolu, gdy Ukraina wysłała na plażę rakiety kasetowe, które zabiły i raniły malających się, odpoczywających tam ludzi. Kilka dni później Rosja precyzyjnie namierzyła punkt, z którego wyszczelono te rakiety i dzisiaj tam, po tym miejscu, jest dzisiaj tylko głęboki lej. Czy więc pytanie tutaj, czy chcemy mieć takie leje w Polsce? No, on już w Prawda? Przewodowie był, tam traktor chyba z 2 Polakami został. I to, co No, ale powiedział, to, jak co już, powiedział jak już. polski rząd, polskojęzyczny rząd pana gubernatora Morawieckiego, to powiedział, że owszem, tak, zginęło 2 Polaków, jest lej, ale to była rosyjska rakieta, co prawda wystrzelona przez Ukraińców, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że była rosyjska. Pamięta to pani? Pamiętacie to państwo? Ona Tak, była rosyjska. pamiętam. Ja chciałbym bardzo króciutko, bo nasz czas za chwilę dobiegnie końca, a mamy jeszcze szczyt NATO do omówienia, do podsumowania sobie, więc chciałbym tutaj Państwu tylko tak bardzo krótko powiedzieć. Otóż polski budżet, Państwo wiecie, ile musicie płacić, żeby ten budżet w ogóle się spiął, jakie wyrzeczenia, jaka drożyzna, jakie wysokie podatki. Więc polski budżet przy tych wszystkich wyrzeczeniach, użyję kolokwializmu, przy tym dojeniu Was do szpiku kości, to jest 680 miliardów złotych. Koszt odsetek od kredytów obecnego i poprzednich reżimów to jest 150 miliardów złotych. Tyle trzeba z budżetu rocznie płacić odsetek od kredytów prawicowej Polski, bo to jest sedno sprawy. Kolejne 150 miliardów zostanie wydane na zakup muzealnego uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych 1000% drożej, kilkaset procent drożej niż jest warte. A więc mówimy tutaj o 300 miliardach złotych ze 680 miliardów.
to już jest prawie połowa budżetu. Teraz paliwo, amunicja, żywność i inne rzeczy, które będziemy wysyłać dla Ukrainy, to jest kolejne 80 miliardów, 40-80 miliardów złotych. We wspieranie zachodnich korporacji, bo przecież muszą w Polsce żyć. Trzeba dać im tantiemy, żeby im się opłacało zatrudniać Polaków. Trzeba wydać pieniądze dla zachodnich korporacji, które budują drogi. To są kolejne setki miliardów złotych. Watykan pochłonie kolejne 30 miliardów złotych, jak co roku połyka. To tak naprawdę ze 100%, jaki dysponuje budżet dla Polski, dla Polaków, nie zostaje nawet 30%. 30% zostaje dla Polaków plus długi, bo przecież każdy budżet spina się deficytem i ten deficyt powiększa wszystkie długi, a reszta idzie na politykę, nie naszą politykę, politykę Stanów Zjednoczonych, politykę Brukseli i pozostałych władców Polski. Londynu, Brukseli, Watykanu. Każdy ciągnie, ile tylko się da, ile tylko może. Każdy wydziera z tej nadwiślańskiej kolonii, doi, ile wejdzie, dopóki się da. Czyli nosił dzban razy, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka w tym przypadku. Tylko mogę coś do tego dodać. Mówił pan o, wymieniał pan liczby. Te liczby są, przeciętny Polak nie potrafi sobie tego wyobrazić, tylu zer. Tylko prędzej czy później trzeba będzie to spłacić, bo nie ma darmowych obiadów. W takiej samej sytuacji jest w tej chwili Ukraina. Ma czas do sierpnia. Jeżeli w sierpniu czegoś nie zrobi, to po prostu to państwo zbankrutuje, ponieważ ogłosi niewypłacalność. My jesteśmy następnie w kolejce. I co teraz się stanie? To jest tak jak w życiu. Przychodzi komornik i mówi, albo mi oddaj długi, albo oddaj mi to, co masz najlepszego. A co my mamy najlepszego? Mamy ziemię. Fajno, Polacy powiedzą, że oni wolą być kolonistami, bo tak im dobrze. No, jeżeli będą mieli gdzie mieszkać. Będą mieszkać na wynajętym u pana Rockefellera i będą się cieszyć, że pan Rockefeller pozwala im żyć. I będą fajno Polacy szczęśliwi. Chyba nie. Czytam takie opinie, pani Ewo, to taka w tym momencie to moja złośliwość się włączyła, ale proszę mi wierzyć, że z takimi nie, no opiniami, ja wiem, że to jest takimi, sarkazm. Tak, ale z takimi opiniami naprawdę się spotykam. Nie wiem, czy to są opinie wynajętych specjalistów, którzy tutaj pokazują, że my jesteśmy prozachodni, my wolimy być zachodnią kolonią niż niezależnym państwem, bo Zachód jest dla nas lepszy niż wolność i niezależność. Być może płacą im za prezentowanie takich poglądów, ale skoro już jesteśmy przy takich poglądach, no to przejdźmy sobie szybciutko do Stanów Zjednoczonych. No bo przecież do tam... Waszyngtonu, do tego szczytu NATO. Tak jest, no bo przecież tam... Dobra, pan... ja chciałam tylko tak tutaj powiedzieć. Jest takie powiedzenie, mówisz i masz, tak? Mówiliśmy, że w tej umowie było mówione, że my będziemy przechwytywać te rakiety i drony wyszczeliwane z terytorium Rosji. No i proszę bardzo, już mamy stąd to robić. James Stoltenberg, szef NATO, podczas tego szczytu w Waszyngtonie ogłosił, że nowy ośrodek amerykański obrony przeciwrakietowej w Radzikowie w Polsce jest już operacyjny i gotowy do obrony NATO. A więc już mamy miejsce, skąd będziemy mogli to robić, to przechwytywanie tych rosyjskich złowrogich rakiet, które Panie Ewo, będą... jest pewien tak? kłopot. To jest ośrodek, który potrafi... Stało? Nie, kłopotu to my nie mamy, ale jest pewien kłopot z natury militarnej. Po pierwsze, ośrodek rzeczywiście może namierzać, może kierować, jak najbardziej jest do tego zdolny, ale uwaga, amerykański system Patriot jest jedyne, co Zachód posiada, nie jest zdolny do zestrzeliwania rosyjskich rakiet i to jest sedno sprawy, które pokazałem. On nie jest zdolny do tego, aby zestrzelić. Otóż rosyjskie rakiety hipersoniczne potrafią latać z prędkością do 12,5 tysiąca kilometrów na godzinę, podczas gdy to muzeum osiąga ledwie 4,5 tysiąca kilometrów na godzinę, chociaż propaganda twierdzi, że nawet i 6 tysięcy kilometrów na godzinę. Ale rosyjskie rakiety hipersoniczne pędzą dwukrotnie szybciej i jeszcze przy tym potrafią manewrować. W związku z powyższym, tak jak powiedziałem na filmie z Ukrainy,
System Patriot sobie stoi bezpiecznie schowany, rakiety są gotowe do wystrzału, żołnierze obsługujący czekają na rozkaz użycia, a tu w ciągu kilku sekund nadlatuje rosyjska rakieta zmontowana z ukraińskiej pralki i system Patriot bezbronny przechodzi do muzeum, rozpadając się na milion kawałków, bo oberwali Iskanderem. Rosyjski dron to bezpiecznie filmuje z góry, a Iskander cały system Patriot roznosi na milion kawałków. Więc jeszcze raz się pytam, czym ale wy chcecie bardzo, zestrzelić rosyjską rakietę? Bardzo. Ja powtarzam słowa tak wielkiej osobistości, jaką jest James Stoltenberg. Jest przecież tym sekretarzem. Sekretarką. Głównym. To jest sekretarka, nie sekretarz, tylko inaczej myśląca sekretarka. Pan Stoltenberg się obrazi. No w każdym razie jest to pierwszy człowiek po Bogu, który naciska tymi guziczkami, prawda? Ale rozumie pani, do czego zmierzam. Ale chciałbym tutaj. Nie, no ja rozumiem, chciałbym do czego tutaj pan zmierza, pokazać... a ja tylko po prostu mówię to, co mówią z tej strony. Mieliśmy mówić o szczycie NATO, tym 75. Właśnie przychodzę. Pan Biden, pięknie, silny, twardy, mocno mówiący, no naprawdę. Aż a od kiedy zdobył tą tężyznę? No jak mu coś tam wstrzyknęli, to pewnie się wzmocnił. W każdym razie, być może coś tam Pfizer mu wstrzyknął, żeby był mocniejszy. W każdym razie pan Biden podkreśla wprost, że jesteśmy silni, potężni, walczymy o wolność, demokrację, walczymy o to, aby NATO mogło przetrwać i przeżyć i walczymy o to, aby zniszczyć Rosję. Ale uwaga, pojawiły się tam również i takie opinie, z których wynika, że Polska podjęła zobowiązania wobec Ukrainy, ale Polska powinna się głęboko zastanowić, co robi, bo może się okazać, że zostanie sama, bo my nie chcemy dać się wciągnąć do wojny z Rosją. A takie opinie tam również się pojawiły, pani Ewo, a jak najbardziej. I to wysoko postawieni notable Paktu Północnoatlantyckiego wprost zgasili stronę polską, mówiąc, a wy się zastanówcie dobrze, co wy robicie. Bo my nie chcemy wojny z Rosją i zostaniecie sami. Pan doskonale wie, zresztą już pan powiedział, wyraził takie zdanie. Rząd polskojęzyczny. No ja zdaję sobie z tego sprawę. I, koniec. Początek i koniec. Wróćmy. To wszystko, co jest mówione, zresztą od 30 lat, jest, ja uważam, że to jest jedna partia podzielona na dwie frakcje, która od 30 lat rotacyjnie się wymienia z małymi jakimiś tam, powiedzmy, zmianami dekoracyjnymi, ale ci ludzie doskonale wiedzą, mieli swój plan i dokładnie przez te 30 lat do tego planu dążą. Panie Ewo, a tym planem jest przepraszam. Po prostu dezintegracja Polski. Ja już dostaję informację, że nasz czas rozmowy jest przekroczony, to ja tylko bardzo szybciutko, no nam się czas... To szybciutko. Pan Hołownia, pan Hołownia przecież asekuracyjnie już powiedział wprost w Waszyngtonie, że nawet jeśli będziemy sami, to sobie poradzimy, zbudujemy taką armię, że wdepczemy cały świat w ziemię. To a oczywiście jest. A jak on to zrobi? No, ma przecież żonę. Powiedział, że piersiami żony będzie walczył z Putinem i będzie go wdeptywał w ziemię. No, przecież zapytany, czy to musi mieć pójdzie... duże piersi ta żona. Nie wiem, czy ma duże, bo jej nie widziałem, ale pan Hołownia powiedział, że na zadane pytanie przez dziennikarza, czy jak zamierza wdeptać Putina w ziemię, odpowiedział, to bardzo dobre pytanie, bardzo mi się podoba. On zresztą jest takim super gwiazdorem telewizji kolacyjnej i on jak taki typowy gwiazdor telewizji kolacyjnej mówi, podoba mi się to, co pan mówi, bardzo mi się podoba, jak pan zadał to pytanie, a pan odpowiada, mam żonę w wojsku, moja żona będzie walczyła do ostatniego tchu. No więc to była odpowiedź gwiazdora telewizji kolacyjnej, który dzisiaj jest osobą numer 2 w nadwiślańskiej kolonii. Czytaj Polska, bo oficjalnie tak się przecież jeszcze nazywamy. W każdym razie widać wyraźnie, że zamiast 7 systemów Patriot Ukraina dostanie 5 i podejrzewam, że to jest na takie przymuszenie, bo to Niemcy mają dać. I to było piękne przemówienie. Cały świat, Stany Zjednoczone, to mówił Biden, jesteśmy z Ukrainą, będziemy wspierać Ukrainę. Dlatego systemy Patriot, systemy inne uzbrojenia i pieniądze dadzą Niemcy, Hiszpanie, Polacy, Włosi, Francuzi. Nie wymienił tylko Stanów Zjednoczonych.
Właśnie chciałam powiedzieć, a oni będą sobie przypinać medale. Oni będą wyciągać, jak to zwykle anglosasi robią, cudzymi rękami kasztany z ognia. Czyli oni będą wspierać, oni wspaniale wspierają, oni walczą o demokrację, ale wszyscy zapłacą tylko nie oni, a oni chętnie sprzedadzą, żeby inni mieli za co płacić. Już lepszej puenty nie potrafię znaleźć. Perfekcyjna. Dziękuję Pani Ewo. Szanowni Państwo, no przekroczyliśmy czas jak zwykle przeznaczony na audycję. Miała trwać tylko 50 minut, maksymalnie godzinę. Mamy już godzinę i 7 minut w związku z powyższym. Przepraszam, godzinę i 5 minut w związku z powyższym. No pomału, pomału naprawdę musimy zbliżać się do końca. Jesteśmy przy szczycie NATO. Czy jeszcze jest coś, co nam umknęło, czego sobie nie powiedzieliśmy? Oj, na pewno wiele rzeczy jest, które nie powiedzieliśmy. Jeszcze więcej rzeczy, które nas umknęło, no ale czas nas ogranicza. A ponadto, no bo jest tak, jak jest i zobaczymy, co czas nam przyniesie. I ja na przykład uważam, puentując, ja podziwiam, bez względu na to, jakie są rzeczywiste powody, ale podziwiam pana Orbana. Uważam, że jest na pewno dobrym strategiem. Uważam, że na pewno działa w interesie swojego kraju i tak powinni robić wszyscy przywódcy. Każdy z nich powinien działać w interesie swojego kraju, a nie tak jak ci nasi działają w interesie wszystkich, tylko nie naszej Polski. Ja mu życzę naprawdę bardzo powodzenia i doprowadzenia do tego, żeby w końcu w Europie zapanował pokój. Jak to rzeczywiście się stanie? Jakie siły stoją za tym wszystkim? I kto będzie mu pomagał? No to zobaczymy. No, w każdym razie historia się zaczyna dopiero, a nie kończy. Więc będziemy obserwować, podejrzewam, że pan i ja na pewno będę obserwować poczynania pana Viktora Orbana, prezydenta Węgier, premiera Węgier i będę mu bardzo, bardzo sekundować, aby mu się wszystko by udało. To Pani Bo Ewo. To, co on wynegocjuje, to my też na tym dobrze wyjdziemy. A przede wszystkim da znakomity przykład, jak zaplanować tak. na wiele lat do przodu politykę tak, aby w którymś momencie dała 100 miliardów dolarów dodatkowego zysku rocznie. Dzięki temu można kraj zdekolonizować, odbudować z tych zachodniokolonialnych ruin, a przede wszystkim za te pieniądze kupić sobie całkowitą niezależność. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no przypominam się o pani książce. Tak. No, autor, wydawnictwo, tytuł. Zielony Armagedon, koniec świata. Autorem jestem ja, Ewa Marcinkowska. I można tą książkę nabyć w wydawnictwie 3dom.pro. Zapraszam, naprawdę zajmująca lektura. O, i teraz już jest pani przeze mnie całkowicie rozgrzeszona, bo tak umówiliśmy się, że przypomnę pani o książce i na początku, i na końcu naszej rozmowy. Szanowni Państwo, bardzo Państwa przepraszam, że nie jesteśmy wszystkiego w stanie Państwu powiedzieć, czy też porozmawiać o wszystkich wątkach, o wszystkich okolicznościach, ale jak Państwo widzicie, jedna godzina okazuje się zbyt mała, aby tutaj poruszyć wszystkie wątki. Mogliśmy tylko przejść lekko, można powiedzieć, od góry, od zarysu tego wszystkiego, z czym mieliśmy dzisiaj do czynienia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie audycji. Słuchaliście Państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś. Nasz cykl Rozmowy Polaków prowadzący Daniel Mikusek, mój gość pani Ewa Marcinkowska. Do widzenia, do usłyszenia Państwu. Do widzenia.